Słuchajcie, na dzisiejszych zajęciach będziemy robić łapacz snów. Po naszym lecie zostanie nam już tylko wspomnienie i letnie sny, dlatego warto sobie w pokoju zawiesić łapacz snów, który ostatnio jest taki modny. Dlatego Was prosiłam, żebyście pozbierali różne piórka. I one właśnie dzisiaj nam się przydadzą. Ja wyzbierałam trochę nad zalewem, mam je tu w pudełku, ale równie dobrze można sobie kupić piórka gotowe. Wiem, że w sklepach papierniczych albo jakichś pasmanteryjnych są dostępne piórka. Będą nam dzisiaj jeszcze potrzebne różne sznurki tego typu. Mogą być takie sznurki. Będzie potrzebna nam nitka. Te sznurki to są tak jakby, nie wiem, czy to są kordonki, to tak się nazywa, nie wiem jak to nazwać. To są takie dosyć cienkie sznurki, którymi będziemy przeplatać nasze łapacze. Staram się wszystko powiedzieć, co będzie potrzebne. To jest grubszy sznurek, w sklepie takim metalowym można go kupić, ale też i w pasmanterii. Mogą być jakieś tasiemki. Pokażę dzisiaj po prostu kilka sposobów. Klej może być ten do drewna, albo klej na gorąco z pistoletem. Jakiś grubszy karton może być z pudełka kartonowego, albo, tutaj też zaczęłam, opakowanie po jakimś jogurcie i tą górną część można odciąć po śmietanie. I może też być jako podkład. Nożyczki, taka igła gruba. I do ozdoby, nie wiem, jak macie jakieś takie ozdobne koraliki, czy jakieś takie, ja tu mam jakieś takie jeszcze motylki drewniane. Pokażę tutaj z bliska jakieś takie. Mogą być jakieś różne pestki, ja tu mam pestki śliwek też. No to już jak będziecie chcieli ozdobić wasze łapacze snów. Mogą być takie drobne koraliki, nitki i wstążki dobieracie do tych swoich łapaczy. Takie, jakie Wam się podobają, taki kolor, jaki Wam się podoba. Pokażę dzisiaj kilka sposobów, jak zrobić, a Wy sobie wybierzecie dogodny dla siebie. Pierwszym jest najprostszy i mogą go zrobić mamy z dziećmi, czyli po prostu wycinamy koło, ja mam takie trochę nierówne, koło z kartonu, przykładając nawet ten klej do kartonu, zaraz pokażę. Mam tu kawałek takiej tektury, sprawa jest prosta, bierzemy czy talerzyk, czy właśnie nawet ten klej, ołówek, odrysowujemy. Teraz musimy wziąć coś mniejszego albo większego, żeby odrysować drugą część, czyli na przykład ja wezmę sobie tą drugą część pojemniczka, pokrywki. Odrysowuję i będę wycinać. I wycinamy. Na zewnątrz no to nie jest trudne. Pokażę Wam też sposób fajny na wycinanie. Robicie takie promienie jak słoneczka. Promienie, promienie, promienie. A potem po tych promieniach one zaczną same odpadać. O, jedno, drugie i trzecie. I po kolei te promienie będą odpadać. Dzisiaj będzie długi filmik, dlatego troszkę tak przyspieszam akcję. A w środku musicie zrobić dziurę. Oczywiście dzisiejsza praca jest dla trochę starszych osób albo dla dzieci z pomocą mam czy opiekunów. Robimy dziurę i wycinamy. No i tą dziurę wtedy tutaj sobie wycinamy. No już to jest wiadomo, nie będziemy się skupiać tu na wycinaniu. Wytniecie spokojnie jedną i drugą stronę. Jak wytniemy,
zostanie nam krążek, to trzeba go opleść najlepiej jakimś grubszym sznurkiem dookoła. Co jakiś czas, jak okręcamy, to co jakiś czas trzeba to będzie przykleić. Ten krążek do, jako nasza podstawa do naszego łapacza snów możecie zrobić, tak jak mówiłam, albo z plastikowej góry od jakichś pojemników po jogurtach czy po śmietanie. Oczywiście można kupić gotowe takie drewniane krążki i myślę, że to będzie w większych miastach, jakichś sklepach z artykułami dla plastików, takimi jakimiś trochę stolarskimi. No myślę, że w takich sklepach się kupi, ale pokazujemy różne sposoby. Albo możemy wyciąć krążek z tektury, ze starego pudełka. Wtedy to będzie taki krążek. I zaraz jeszcze powiem, dlaczego tutaj już jest taka pajęczyna. Może być z tego pojemnika po jogurcie, śmietanie, ta góra. I też ona zda egzamin. Jeżeli macie drut, zwykły drut, to można zrobić, ja tu już oplotłam, żeby było szybciej, po prostu z drutu okrąg. I wtedy ten drut, jeżeli chcecie taki duży robić, nie wiem, czy go tutaj dobrze widać, to wtedy dobrze jest okręcić taką tasiemką. Ponieważ no, bardzo długo by Wam zeszło ze sznurkiem, ale oczywiście, jeżeli chcecie sznurkiem, okręcajcie. Zejdzie Wam dłużej. Albo jeszcze, tu mam przygotowane, z dwóch okręgów, widzicie, zrobiłam dwa okręgi, takie dwa koła, też z drutu. Tak sobie tutaj wymyśliłam, że to też jest dobry sposób. Jakiś tam mężczyzna może Wam te druty oporządzić. Tu związałam, widać, wiązanie tego druta, złączyłam. I też tą wstążeczką będę to okręcać, widzicie? Tylko tutaj musi już być klej na gorąco. Dlaczego? Dlatego, że bardzo delikatnie to będę robić. Zaraz Wam pokażę, jak okręcam tą wstążką ten drut. Muszę go co jakiś, właściwie co chwilę muszę to kleić, inaczej się nie da, więc po prostu to jest praca tylko już dla osób starszych. I tak, na początku można sobie wyciąć wiele różnych, jeżeli ktoś będzie chciał dla swoich dzieci, wiele różnych takich tych tekturowych, tych z pudełka, dlatego że on jest sztywniejszy, on i tak się potem zrobi, ten okrąg zrobi się miękki. Dlatego ważne jest, żeby to nie była kartka z bloku technicznego, bo się kompletnie nie nadaje, to musi być coś sztywnego. Najmniej sztywny jest ten karton i z niego robimy kilka i wtedy można poćwiczyć plątanie tej pajęczynki w środku. Do ćwiczeń wytnijcie sobie kilka, wiele i po prostu na początek, żeby poćwiczyć zdolności manualne i to sprawność, żeby dłoni wyrobić, możecie sobie poćwiczyć na tych okręgach. Takie zróbcie sobie krążki do ćwiczeń. I tu widzicie, ja trochę plotłam, żeby Wam pokazać, że jak można się troszeczkę poduczyć. I to też jest, i to też może być taki łapacz dla młodszych dzieci, tak? Że wtedy robią bez igły, tylko bierzemy ten grubszy sznurek i po prostu zawiązujemy i ćwiczymy, ale to zaraz. Tutaj pokażę, jak okręcamy. Czy to będzie ten papierowy krążek, czy ten plastikowy, musimy zawsze przesuwać w tą stronę, ale jak zaczynamy, może zacznę, bo ja już tu zaczęłam, żeby to było wszystko szybciej. Bierzemy początek sznurka, ja zacznę z drugiej strony i po prostu Wam pokażę. Bierzemy sobie sznurek. Trzymamy go ręką. Może tak tutaj, w zupełnie neutralnym miejscu. Może bliżej. Trzymamy i przekładamy tak, żeby ten sznurek zakryć. Czyli tak jakby się cofamy. Przekładamy tak, żeby najść na ten sznurek, który mamy pod palcem. Widzicie? O, ja teraz go puściłam, żeby było widać.
ja go totalnie, zupełnie zakrywam. Co jakiś czas muszę posmarować. Nie mam pędzelka, użyję patyczka. Muszę posmarować klejem, żeby on później sobie zaschł i był taki bardziej trwały. Klej jest bezbarwny, więc nie będzie. I trzymamy zawsze równiutko. Teraz tak. Po pierwsze, ręce muszą być czyste, jeżeli robicie z białej. No wiadomo, że najlepiej, żeby zawsze były czyste. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby nie było to takie ufajdane, umymłane i brudne, tylko żeby było czyściutkie. I przytrzymujecie i sobie, o, widzicie, tak zaciskacie, tak, o, okręcacie, zaciskacie i tu można kapeczkę kleju znowu, czyste ręce, i znowu można troszeczkę kleju. Nie trzeba dużo tego kleju pchać, bo po prostu chodzi o to, żeby się to tylko przyczepiło i utrwaliło, tak? A nie żeby się to, żeby to było takie upaćkane. Znowu tak troszkę tutaj dajemy. No i tak się robi początek, a później, wiadomo, okręcamy do końca. Jeszcze Wam pokażę ten krążek z kartonu. Okręca się może prościej, ale jak widać, on nie jest taki bardzo równy. No i różnie też wychodzi to okręcanie. To było takie troszeczkę na szybko może, ale to nic, chciałam po prostu ten krążek zrobić, żeby Wam pokazać środek. Jak okręcicie, to trzeba te wszystkie niedoskonałości poobcinać, jeszcze poprawić i tak dalej. Teraz Wam pokażę, jak okręcam ten ze wstążki. Będę używała do tego kleju na gorąco. Skończyć, a zacznę sobie. W zanadrzu mam nożyczki, mam pistolet na gorąco. Bardzo trzeba uważać, czy jesteście dorośli, czy jesteście młodzieżą, to ból jest taki sam. Nakładam dosłownie kropeczkę. Widzicie, wszystko trzymam troszeczkę w oddaleniu. Biorę. Tutaj przykładam do tej linii, ale pokażę Wam od początku. Po prostu zaczynam od tego miejsca, gdzie łączyłam. Przekręcam. Będę musiała jakoś ozdobić, ale tym się na razie nie przejmuję. I widzicie, tak troszeczkę na skos. Troszeczkę na skos prowadzę tą wstążkę. I co chwilę dotykam klejem delikatnie tego drutu, kontrolując, czy mam równo tą wstążkę. I znowu mnie nie zależy na takim czymś, jak żeby to było takie super równe. Ja lubię takie trochę rzeczy artystyczne. Mogą być trochę nierówne. Ale tutaj wstążka akurat to fajnie, żeby była prowadzona równo, ale jeżeli drut się rozchodzi, to naprawdę to jest niemożliwe, żeby to pokryć. Dlatego chciałam Wam pokazać na tamtym, zaraz tam przejdę z drugiej strony, to już dokończę. I pokażę Wam, właśnie sobie wzięłam taki trudny fragment. Ale wejdę tutaj w ten łatwiejszy i już Wam pokazuję. Wyszłam tu na prostą, czyli tu, gdzie okręgi są dwa różne, i teraz Wam pokażę. Tutaj trzymam dobrze, tu nakładam klej, ale malutko i uważam, bardzo uważam cały czas, bo mówię, ból jest dla każdego taki sam. Okręcam, widzicie, tak na skos. Tu muszę trzymać, tu Wam pokazywać, nie jest łatwo. Widzicie, tak na skos. Tutaj ręce są przeorane trochę tymi klejami, tymi drutami, ale
Cóż. I na skos. I znowu, co jakiś czas. A właściwie praktycznie cały czas, bo po prostu tu mi się już kończy klej. I ja go znowu nakładam, widzicie? I przekręcam. I przesuwam rękę, bo tam mi się już przyczepił. Ciepło będziecie czuć pod palcami, ale nie powinniście się sparzyć przez wstążkę. Tu już muszę przykleić. I tak cały okrąg. Tu musimy trzymać dobrze. I przekładamy. Jak mi się coś zrusza, to przesuwam. Tymi dwoma palcami reguluję sobie, żebym miała wszystko równiutko tutaj. Ręce muszą być czyste. O. I teraz tutaj kawałeczek kleju. Może być ten klej stolarski, a może być klej na gorąco. No i tutaj mam już kleju, nałożyłam troszkę. I znowu. I teraz jak już okręciłam, to chciałabym te, może najpierw środek zrobimy, już mnie to niosę z tymi tarpoclami. Teraz środek można zrobić z różnych rzeczy, z różnych nitek, tą pajęczynę upleść. Ja pokażę Wam, jak będziemy pleść pajęczynę taką nitką, którą możemy na... możemy nawinąć na igłę. Zaczynamy po prostu od momentu zawiązania tutaj, zwyczajnie na supełek. I później przejeżdżamy. Może ja to muszę to pokazać od początku, bo ja już rzeczywiście zaczęłam. Dosyć długa nitka, ona się będzie plątać w trakcie, niestety. Ale nie może być zbyt krótka, bo nam nie starczy. Więc będziemy się borykać, właśnie ja się tutaj borykam. O, da się wszystko odplątać. I tak. Powiedzmy, że tu zaczęłam. Przekładam nitkę tu. Z tyłu. Jest ta nitka z tyłu. Przekładam ją tutaj, do przodu. Na jaką dla Was chcecie, tu, jak chcecie. Takie równe odległości mniej więcej. Palcami trzymam, przekładam i igłę przekładam za tą nitkę. Jeszcze raz to pokażę. O, idę dalej. Za. Przekładam. I igłę za tą nitkę. No i już chyba tutaj. Troszkę sobie nie obliczyłam tych. Za. Przekładam. Igłą jest wygodnie, bo można tą nitką. I za nitką. Spróbuję troszkę przeciągnąć tą. O. To jest też takie robocze, powiedzmy, że do pokazywania. Można sobie najpierw popróbować. Ja Wam powiem szczerze, że najpierw warto różne pajęczynki porobić, zanim się to zrobi. No i na razie jest tak. Nitkę mamy z tyłu. Przekładamy igłę
między. Na środku. Pod spodem. I jeszcze raz. Blisko, mam nadzieję, że widzicie. Jeszcze raz pod spodem. Tak, żeby złapać ją na środku. Następna. Pod spodem. Przekładam. Łapię ją na środku. Następna. Pod spodem. Przekładam. Mogą być asymetryczne, ale mogą być symetryczne te nasze łapacze. I znowu na środku. Ludziom bardziej się podobają te symetryczne. Tak. Więc dlatego pilnujemy, żeby było na środku. I dalej. Na środku. I po kolei teraz znowu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu na środku przekładamy. I następne. I tak po kolei każdy. Aż do samego środka. Aż do samego środka dojedziemy. I następnie. Moje ręce. Na środku musimy już ściągnąć. Mnie tutaj musiałam naprawić, urwało się kawałek. I na środku po prostu ściągamy. I jeżeli będę chciała coś poprawić, zaraz Wam pokażę, to zawsze mogę dodać nitkę. Na razie sobie to skończę. Widzicie? Teraz tak. Ja tego nie kończę tam wiążąc. Tylko. Jeszcze sobie przeplatę przez jedno, zaraz wam pokażę. Wszystko tak. Nie można powiedzieć, że mi to wyszło symetrycznie, ale to nic. I na przykład sobie przekładam tutaj przez tył. Sobie jeżeli tutaj jest, zrobiły się za duże dziury, można sobie dodać jeszcze raz
kilka. W ten sposób. Widzicie? I jeszcze sobie porobić i wtedy tak się ona zagęści, ta pajęczyna. Lepiej się robi, jak to jest takie sztywniejsze. Karton jednak się rozjeżdża. Takie, żeby to było w miarę niezbyt trudne dla Was. Ale jeżeli ktoś chce, to są naprawdę różne wzory i można sobie znaleźć naprawdę taką pajęczynę dosyć skomplikowaną. Ja nie chciałam, żeby ona była skomplikowana, tylko żeby była prosta. Tu sobie ja zwiążę z tyłu. Mogę sobie złapać i pod spodem sobie przełożyć. I jeszcze podciągnąć. To nie muszę. Więc sobie zobaczę, czy mi to jest potrzebne do szczęścia. Tu by mi było potrzebne, bo mi się tutaj właśnie przerwało. I tak mi to poluzowało. No i związuję. I zabieramy się za wykańczanie. Już zrobione, tu mam drugie i teraz warto sobie przyczepić jakąś zawieszkę. Możemy sobie ją przykleić albo możemy sobie ją zaczepić. Ja ją akurat chyba przykleję, kleję na gorąco. No wiadomo, żeby mi na czymś wisiało. Ja użyję tutaj takiej tasiemki niebieskiej, bo potem ją wykorzystam też na dole, żeby miała takie dwukolorowe. Można z tej samej. O tu tak jak widzicie, zrobiłam z tej, którą okręcałam. No i zabieramy się za robienie tych wstążek na dole. Trochę sobie tu posprzątam. I teraz tak. Odmierzam sobie równe, mniej więcej równe długości wstążki. Przykładam jedną do drugiej i wycinam. I teraz jak przymocowuję, to odkładam. Składam na pół tą błyszczącą stroną. Obie przekładam i prowadzę do dołu. Mam nadzieję, że to widać. I każdą po kolei tak. Składam na pół. Przejdziemy tutaj więc niewygodnie. Po kolei tak każdą. Mogą być oczywiście dłuższe, jeżeli chcecie. Inną metodą będzie przyklejenie tasiemki tą stroną, która jest naszą tylną stroną. W ten sposób. Albo przyszycie. I po kolei jedna taka o drugiej. Pomiędzy te wstążki, które wiszą, z tej samej nitki, z której jest pajęczyna, będę przeplatała nitki, z których zrobimy, do których przyczepimy piórka. Widzicie? Do nich przyczepię piórka. I tak pomiędzy każdą. No i tu już mam pomiędzy sznureczki, na których umieszczę piórka. Piórka sobie można wcześniej przygotować na niteczkach.
Do białych już tu przygotowałam, widzicie? Okręcamy już, pokażę jak. Bierzemy sobie piórko. Bierzemy niteczkę. Pokażę na tej szarej. A tu by mi znowu się przydało inne piórko. Może takie większe. Widzicie? I więcej. Musicie sobie to tak wszystko wymierzyć. I teraz tak. Tu możecie to przykleić też, tą nitkę. Ale nie musicie. Możecie sobie ją po prostu... Może będzie lepiej przykleić. Okręcić od góry do dołu. Zakrywając nitkę pod spodem. I znowu do góry. I na górze będzie trzeba przykleić. Tu na górze dosłownie kropeleczkę kleju. I przyklejam sznurek. Przytrzymuję trochę. Czekam aż wyschnie. I puszczam. I tak po kolei wszystkie moje piórka. No i tutaj powstał taki. Jeżeli chcecie coś w środku przykleić albo doczepić jakiś koralik, możecie oczywiście nawet w trakcie tam przeplatać koraliki. Możecie doczepić sobie jakieś swoje ozdoby. Na przykład do takiego małego, jeszcze nieskończonego, do którego przyczepimy same piórka, bez żadnych wstążek. To się na razie wszystko plącze. Już tu dwa przyczepiłam. Będę przyczepiać kolejne piórka. Mogę dokleić sobie jakieś takie, która to jest strona. Dokleję takiego motylka. Jak już wszystkie, ile chcecie piórek, przywiesicie, to musicie teraz to wykończyć, albo jeżeli Wam zostaną nitki, poobcinać. Albo sobie jeszcze zobaczyć, czy jakieś piórka chcecie. Powyciągać sobie wszystko. Czy jeszcze sobie ozdobić czymś w środku. Równiutko. Poobcinać sznurki, nitki. Więc słuchajcie, może być taki z dużą ilością piórek. Z tym motylkiem można zrobić taki z koralikami, gdzie nakładacie koraliki. Po prostu tutaj na nitki nawijamy najpierw koraliki, a później doczepiamy piórka. W środku też doczepiamy koraliki. Jeszcze może być tak, że przymocujecie sobie na jednej nitce wszystkie piórka i tą jedną nitkę przymocujecie do łapacza. Widzicie? Najlepiej, żeby nitka szła z tyłu. Przywieszę. Te tekturowe łapacze nie są aż takie ozdobne i trwałe niestety. Lepiej jednak zrobić na jakimś albo drucie, albo plastiku. Tutaj obecne. Tu sobie ozdobię tego łapacza jeszcze tymi wstążeczkami. A piórka będą po prostu, widzicie? Piórka będą sobie fryzały. Ładnie wyglądają na jasnej ścianie. Możecie sobie powiesić na ścianie. Albo gdzieś tam na oknie, bo jasne, no nie widać dobrze na ścianie. Ale gdzieś na oknie, w oknie, czy tam w jakimś innym przejściowym miejscu mogą być. I tak jak mówię, one mogą być różnie ozdabiane. Co mówiłam o tych pestkach? Jeżeli oczywiście ktoś lubi takie ozdoby boho, to tu można ozdobić pestkami na przykład, tak? Ja to zaraz zrobię, bo mnie się takie coś podoba. Tu mam też takie
łuski z pistacji. Nimi też możecie ozdobić. Można ozdobić na przykład do sznureczka przyczepić, czy do góry, do piórka, tak jak tutaj jest ozdobione koralikami. Tak tu może być całkowicie takie naturalne. I tak chyba też ozdobię kilka tutaj tych po pistacjach. Jeszcze chciałam Wam pokazać, że można zrobić na listewce taki łapacz snów, okręcając sznurkiem, puszczając te sznurki, i taka sama zasada, możecie ozdabiać w dowolny sposób. To tutaj jeszcze mam przygotowany taki. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że piórka mogą być różnego koloru. Jeżeli chcecie sobie zrobić, wszystkie zleciały, jakiś kolorowy, jaskrawy, możecie dodać kolor oczywiście do swoich łapaczów, jakiś taki wyrazisty, jak się Wam podoba, lub zostać w tonacji bieli. Ja mam tutaj z takim lekkim różem i ozdobić tak, jak się Wam podoba. Tak jak Wam mówiłam, piórka mogą być w różnym kolorze, ale też mogą być nie tylko pojedyncze, ale możecie na przykład kilka piórek umieścić na jednym sznureczku i to też będzie fajnie wyglądać. Od góry na przykład do dołu piórka. Nie tylko na niteczce, ale możecie umieścić też na wstążeczce. No. To już jak będzie wyglądał końcowy rezultat, to już jest Wasza inwencja twórcza. Albo zupełnie jasny, albo kolorowy, z dodatkami różnych kolorów, z koralikami, z naturalnymi rzeczami, jak Wam się będzie już podobać. Można sobie podokładać, co się chce. Nawet jakieś małe muszelki też mogą zdobić tego łapacza snów. I albo wzory takie symetryczne, równe, albo taka pajęczyna dosyć niesymetryczna. To też jest kwestia tego, co Wam się podoba. No i to wszystko. Bardzo długi odcinek. Bardzo dużo takiej precyzyjnej pracy, przy której powiem Wam szczerze, że sama nauczyłam się pewnych ciekawostek o tych łapaczach snów. Na przykład, że właśnie taki bardziej ozdobny będzie na krążku niż na, czy na, czy na tym, myślę, na tym drucie, którego jeszcze nie zrobiłam. Zostawiałam sobie go na koniec jako największe wyzwanie. Niż na przykład na tekturce. Natomiast na tekturce jest bardzo fajny do ćwiczenia i taki dla mniejszej młodzieży, że tak powiem. No i na tyle. Na dzisiaj to tyle i w ogóle ten cykl naszych filmików kreatywnych już się kończy. Zapraszam Was na moje zajęcia na żywo do Lipskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że się z większością z Was spotkam i będę mogła przekazać na żywo zamiłowanie do sztuki i do kreatywnych działań i do tworzenia. Także na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie moich filmików. Cześć!